malinka, malinka moja, satu jagdę malinka, malinka moja. Widać, że po prostu dzisiejsi sportowcy, ci najlepiej opłacani, oni absolutnie zatracili poczucie honoru i poczucie patriotyzmu. Także nic dziwnego, że oni grają jak jacyś najemnicy, jak Fleje i tak dalej, jak Lewandowski się z komunistycznym telefonem, wielki Polak, patriota, pokazuje za pieniądze, sprzedaje Polskę za pieniądze. No to nic dziwnego, że on później gra jak Ofley, no. Na rosyjskim mundialu. Po wczorajszym odcinku wiele osób sugerowało, że pana Chojeckiego to generalnie ruszać nie warto, bo to jest za łatwy cel i bardzo marny prowokator. Przyznaję, że przez moment byłem nawet bliski zgodzenia się z tego typu myśleniem i zignorowania tej obrzydliwej wypowiedzi, której pan pasterz udzielił, ale im więcej razy ją oglądałem, tym bardziej czułem się przez tego człowieka obrzygany, a ja obrzygany być nie lubię, więc muszę się w kogoś wytrzeć. I paradoksalnie wcale nie uderzył mnie najbardziej fragment o Lewandowskim i sprzedawaniu Polski za... Jak to było? Lewandowski się z komunistycznym telefonem, wielki Polak, patriota, pokazuje za pieniądze, sprzedaje Polskę za pieniądze. Tak, ten fragment jest po prostu kretyński, ale to, co powiedział Chojecki wcześniej, no to jest po prostu podłe. Widać, że po prostu dzisiejsi sportowcy, ci najlepiej opłacani, oni absolutnie zatracili poczucie honoru i poczucie patriotyzmu. Sorry, ale no nie odpowiada mi, że jakiś bucowaty typ siada przed telewizyjną kamerą, sra na ludzi, o których nie ma w ogóle pojęcia i na co dzień się nimi nie interesuje i nikt mu nawet nic nieprzyjemnego nie odpowie, no bo przecież wiadomo, że on taki jest. Jeśli miałbym mu nie odpowiadać, to chyba by nie było sensu robić tego programu dalej. Dlatego odpowiem pytaniem. Czym jest dla pana patriotyzm w ogóle, panie Chojecki? Byłby pan w stanie to wytłumaczyć? Dla mnie postawa patriotyczna jest wtedy, gdy żyjemy w taki sposób, aby możliwie jak najbardziej nie przeszkadzać, bądź w miarę możliwości nawet pomagać innym osobom, które żyją w tym kraju razem z nami. Oczywiście warto też wiedzieć co nieco na temat historii swojego kraju i starać się go nie kompromitować, gdy na jakiś czas przyjdzie nam go opuścić. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale moim zdaniem, jak ktoś zarabia na tyle, że jest w stanie sobie zagospodarować jakąkolwiek górkę na to, aby pomóc komuś, kto tej pomocy potrzebuje, no to dla mnie jest to swego rodzaju zachowanie patriotyczne. Zaliczyłbym więc do postawy patriotycznej na przykład zakupienie oraz finansowanie dwóch domów dziecka przez Piotrka Zielińskiego, czy też przeznaczenie kwoty 250 000 zł bodajże na operację chorego dziecka przez Kubę Błaszczykowskiego. Jeśli chodzi o Lewandowskiego, z tego co wiem, to w tym roku został chyba sponsorem reprezentacji Amfutbolu. No i nawet nie trzeba w piłce nożnej szukać, bo pan powiedział, że ci najlepiej zarabiający sportowcy nie mają honoru i patriotyzmu. Oni absolutnie zatracili poczucie honoru i poczucie patriotyzmu. Gortat? O nim to można było napisać normalnie książkę o tym, jaki jest niehonorowy, nie? Ciekaw jestem, panie Chojecki, w jaki sposób pan okazujesz patriotyzm? O honorze celowo nie wspominam, bo w pana przypadku chyba nie ma o czym gadać. Bo mi się wydaje, że największy objaw patriotyzmu oraz najwięcej dobrego robi pan dla tego kraju w nocy. Jak pan śpi? Lewandowski się z komunistycznym telefonem, wielki Polak, patriota, pokazuje za pieniądze, sprzedaje Polskę za pieniądze. No to nic dziwnego, że on później gra jak Ofley, no. Na rosyjskim mundialu. No, kolejna część wypowiedzi jest już po prostu tylko głupia, ale dla formalności dam jeden argument, który obala tezę mówiącą, że Lewandowski zagrał słabo, bo reklamuje Huawei'a. Chociaż czuję się trochę tak, jakbym miał obalać tezę, że zespół Phil nie jest już popularny, bo pietruszka ostatnio zdrożała. No ale dobra, zadajmy sobie pytanie. Czy Kamil Grosicki zagrał z Senegalem dobry mecz? No poza jedną celną wrzutką ze stojącej piłki, to wydaje mi się, że zrobił mniej więcej tyle samo dobrego w tym meczu co Lewandowski, czyli nie za dużo. I co? Pewnie dlatego, że reklamuje komunistyczną elektronik... No właśnie, nie. Grosicki reklamuje akurat
polską elektronikę. Także tutaj, panie pastorze, tłumacząc rzeczy pana logiką, mamy niezaprzeczalny dowód na to, że reklamowanie polskiej elektroniki nie wpływa korzystnie na grę w reprezentacji. Na rosyjskim mundialu. Na koniec, moi drodzy, chciałbym was zostawić z pewną myślą. Wydaje mi się, że normalni, zdrowi na umyśle kibice kadry mogą swoje wsparcie okazywać właśnie poprzez głośne niezgadzanie się z tego typu debilnymi opiniami. Nie mówię, że teraz każdy ma dyskutować o Chojeckim, ale kurde, nie dajmy sobie zawłaszczyć pojęcia patriotyzmu takim szczekaczom, którzy siedzą i nic pożytecznego dla tego kraju nie robią, ale mają się za jakiś głos rozsądku, który ocenia, jaka postawa jest honorowa i patriotyczna, a jaka nie. Tfu! Na rosyjskim mundialu.